Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak nie sadzić roślin na swoim własnym przykładzie. Na początku pokażę Wam, dlaczego nieraz, mimo iż posadzimy pnącze przy jakimś murku, przy jakimś po prostu pionowym miejscu, to pnącze się nie pnie, a się krzewi, czyli robi się taki dziki krzew. Tutaj mamy pomidorki. Moje prywatne, a tutaj posadziłem sobie chmiel. Wiem, głupie miejsce, ale nie wiedziałem za bardzo, co z nim zrobić, a miałem sadzonki. I patrzcie, on się w ogóle nie chce tu piąć. Czemu? Bo mamy różne typy tego, jak tutaj nam się pnącza pną. Albo korzonkami przybyszowymi, albo oplatają się wąsami czepnymi. Natomiast jeśli mamy takie rozwiązania, to niestety do takich płaskich pleks takie pnącze nam się nie przylepi. Czy to znaczy, że każde pnącze by się nie przylepiło tutaj do takiej płaskiej, plastikowej powierzchni? Otóż nie. Na przykład taki winobluszcz ma takie przysawki, można powiedzieć, którym bez problemu się by tutaj przyssał i normalnie się piął. Ale jak wiadomo, winobluszcz wszędzie się dobrze będzie czuł i świetnie będzie się lepił. No tutaj mamy przykład, jak nie sadzić roślin, bo ten chmiel prawdopodobnie nam tutaj zarośnie, a nie będzie się pił do góry, tylko właśnie tutaj, a przez co po pierwsze będziemy mieli taki krzaczor, a pnącze, które się krzewi, nie jest zbyt ani ładne, ani fajnie jakoś tam będzie owocujące, a przecież chmiel raczej nie sadzi się dla wyglądu, a raczej dla szyszek. Wiem, że tutaj jest taki chlew, ale spokojnie. Chmiel to jest taki w sumie chwast, który urośnie w najgorszych warunkach, więc tutaj nie ma z tym problemu. A teraz Wam pokażę, jak sadzić sadzonki. Tutaj mamy kiwi actinidae. Trochę zaniedbana, ponieważ posadziłem ją i o niej zapomniałem w takim dosyć brzydkim miejscu w ogrodzie, po prostu zapomnianym, ale chciałem mieć owoce. Tutaj jest już stara actinidae, na nią nie patrzymy. Ona już ładnie owocuje, kwiatuszki ma. Niedługo będą owoce. Natomiast tutaj widzimy, że ona ładnie się pnie, właśnie przez to, że to jest siatka. Ona się pnie praktycznie cała. Tutaj nie ma żadnych korzonków. Ona dosyć ciężko się pnie, ale jak widać, jeżeli ma dobrą podstawę, czy tutaj siatkę, jakąś drabinkę można by użyć, to jak najbardziej da radę. Jeszcze raz mówię, nie patrzcie na to, że ona tak licho wygląda. Wiem, trzeba będzie jakoś pomóc, ale sobie przypomniałem, po prostu kręcąc ten film. I to jest główny powód, dlaczego wasze pnącza się nie pną. Macie złą podstawę do pnączy i po prostu nie mają się o co piąć. Nie będą samoistnie się pjęły o płaskie powierzchnie, jeżeli nie są do tego przystosowane. Natomiast, co jest ważne, też jest odległość między pnączem a ścianą. Jeżeli będzie zbyt duża, powiedzmy takie nawet pół metra, jak będzie rosła roślina tak, to jest pień i nagle tak. Średnio będzie się łamać na tę stronę. Dlatego jak najbliżej tej siatki czy jakiejś powierzchni z taką małą uwagą, że warto zwrócić uwagę, czy nie ma tam betonu, który by przeszkadzał rozwijać się korzeniom. To są takie ważne rzeczy, które zauważyłem przez tyle lat sadzenia pnączy, że są to ważne rzeczy, bo jeśli nie, no to roślina będzie się krzewić na dole, a jeśli to będzie winogron, actinidae, w ogóle jakieś rzeczy, jakaś roślina, którą posadziliśmy ze względu na owoce, będzie to słabo nam owocować również, ponieważ nie będzie takiego dostępu do światła, roślina będzie walczyć sama ze sobą o światło, no niestety lepiej dwa razy pomyśleć i posadzić, niż najpierw posadzić, później pomyśleć, tak jak zrobiłem to ja 2 miesiące temu z chmielem. Mam nadzieję, że pomogłem Wam i obejrzeliście ten odcinek, zanim coś posadzić. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!